Dlaczego nie działam już w MLM? Pewnie zastanawiasz się, obserwując mnie już od jakiegoś czasu, dlaczego nigdzie nie wspominam o firmie, z którą współpracuję lub też jaki projekt rozwijam. I dzisiaj postanowiłam odpowiedzieć na to pytanie dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy pracuję z jakąkolwiek firmą i dlaczego nie pracuję z żadną. Jak już zdradziłam na samym początku, że nie pracuję z żadną firmą network marketingu, dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić, z jakich powodów taką decyzję w ogóle właśnie podjęłam. No więc dlaczego nie działam już w MLM? Po pierwsze, pierwszym powodem, jaki wpłynął na moją decyzję, to było to, że po prostu uświadomiłam sobie w pewnym momencie mojego działania, że biznes, który buduję, tak naprawdę nigdy nie będzie moim biznesem. Co mam na myśli, że nigdy nie będzie moim biznesem? Chodzi mi tutaj o to, że po prostu firma, która daje mi możliwość budowania dochodu pasywnego, nie da mi tak naprawdę nigdy gwarancji, że ona zawsze będzie istniała, tak? Nie da mi również gwarancji, że będzie mi zawsze wypłacała dochód pasywny. Również ja nie będę miała wpływu na podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o rozszerzenie gamy produktów, czy też na ceny, politykę firmy, lub też w ogóle na budowanie struktury, czy też planu marketingowego. Również jeśli chodzi o zasady funkcjonowania firmy, również też nie mam tutaj nic do gadania tak naprawdę, ponieważ firma ma swoje zasady, ja tu jestem, można powiedzieć, takim pośrednikiem. No i właśnie, a ja jestem taką osobą, która bardzo lubi niezależność, wolność wyboru, wolność decydowania. I z racji tego, że po prostu firma, z którą współpracowałam, nie daje takiej możliwości, a myślę, że wszystkie firmy MLM nie dają takiej możliwości, ponieważ każda firma ma swoją politykę firmy i każdy się musi do niej dostosować, to po prostu wpływa na to, że no, nie jesteś do końca tak naprawdę w 100% właścicielem tej firmy. Tak naprawdę nigdy nie będziesz właścicielem tej firmy. I to było jakby głównym powodem, jaki wpłynął na moją decyzję, tak? Ponieważ ja lubię być niezależna i lubię po prostu sama podejmować jakby różne wybory, różne decyzje, różne wprowadzać zmiany. A będąc właśnie takim pośrednikiem firmy MLM, po prostu nie mam takiej możliwości, tak? Więc to był jeden z pierwszych powodów, ponieważ tutaj tak naprawdę do końca nie czułam się niezależna, a mi o niezależność chodzi. No i tutaj nie zrozum mnie źle, ponieważ ja nie mam nic przeciwko biznesowi MLM. Ja w swojej firmie osiągnęłam naprawdę bardzo dużo pieniędzy też zarobiłam, osiągnęłam swój cel finansowy. I polecam to każdemu, kto po prostu szuka możliwości zarobienia dużych pieniędzy i nie chce ponosić za dużych odpowiedzialności, takich jak ponosi się, mając swoją własną firmę. Ja już swoją własną firmę miałam, więc wiem, co to znaczy być w 100% odpowiedzialnym za wszystko, co w tej firmie się dzieje. Dlatego jakby mnie to nie zrażało. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Ty jesteś taką osobą, która lubi brać odpowiedzialność, czy też nie, no trzeba sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli jesteś taką osobą, która nie lubi właśnie brać odpowiedzialności i nie musi być w 100% niezależna, to myślę, że branża MLM będzie dla Ciebie super rozwiązaniem. Drugi powód, dlaczego podjęłam taką decyzję, to po prostu to, że osiągnęłam już cele swoje finansowe i postanowiłam iść dalej, tak? Czyli przechodząc tu już do trzeciego powodu, postanowiłam rozwijać inne źródła dochodu pasywnego przez internet w innych branżach. Czyli tutaj tak naprawdę postanowiłam rozwijać się i uczyć nowych rzeczy, tak? Czyli tutaj założyłam sklepy online, prowadzę dwa blogi, dwa kanały na YouTubie, między innymi ten. No i oczywiście moje kursy online, które mi przynoszą naprawdę super dochody każdego miesiąca. Więc zrobiłam to dlatego, że bardzo ważna jest dywersyfikacja, tak? Czyli żeby liczyć nie tylko na jedno źródło dochodu, ale właśnie żeby stworzyć sobie kilka tak zwanych poduszek finansowych, czyli takich zabezpieczeń, tak? Żebyśmy po prostu czuli, że no bezpiecznie, bezpieczeństwo finansowe, tak? Więc to był taki, można powiedzieć, no bardzo ważny dla mnie powód, ponieważ ja zawsze sobie marzyłam, żeby stworzyć przynajmniej 5 źródeł dochodu pasywnego, żeby czuć się bezpieczna w życiu i nie musieć liczyć na państwo, czy też jakieś tam socjale i tego typu
zapomogi, tak? No i to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi, dlaczego nie działam w firmie MLM, żadnej aktualnie. I chciałabym jeszcze raz przypomnieć wszystkim, którzy mnie obserwują na moim kanale, że właśnie wkrótce pojawią się nowe filmy, na których będę Was uczyła i pokazywała Wam sposoby, z jakimi ja aktualnie właśnie teraz działam, tak? Czyli jak budować blog swój własny i jak na nim zarabiać, tak samo właśnie kanał na YouTubie, no i jak budować swoją markę online. To, co u mnie zadziałało i to, w jaki sposób ja się rozwinęłam i dalej się rozwijam i dalej się będę rozwijać, więc chcę Wam pokazywać te fajne taktyki. No i mam nadzieję, że dalej będziecie mnie obserwować, pomimo, że nie będę już uczyć na temat właśnie network marketingu, ponieważ uważam, że nie jest to uczciwe wobec Was, którzy działacie, że ja, która już nie działam od ponad roku, dalej o tym temacie mówię, tak? Pomimo, że te moje wszystkie wskazówki wciąż są aktualne, ale żeby czuć się sama ze sobą dobrze i spójnie, zdecydowałam, że na moim kanale nie będzie się już więcej pojawiało więcej filmów w temacie branży MLM, a właśnie więcej w temacie biznesu online, pod kątem prowadzenia bloga i różnych sposobów zarabiania właśnie przez internet. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tą odpowiedź, dlaczego nie działam w MLM. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie pod tym filmem. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie od nas z Las Americas i do usłyszenia w kolejnych filmikach.